Witam serdecznie, moi kochani. Dzisiaj zabieram Was na oczy ziemi w Skarżysku Kamiennym. Właśnie przed nami jakieś 2 km spaceru przez piękny las, ale całą relację z naszego spaceru zobaczycie właśnie w tym filmiku, który nagrywam. Dlatego zapraszam do oglądania. Właśnie jesteśmy w drodze i chciałam jeszcze powiedzieć, że te oczy ziemi znajdują się między Suchedniowem a Skarżyskiem Kamiennym. My właśnie zaparkowaliśmy sobie koło zalewu na Rejowie w Skarżysku Kamiennym i właśnie będziemy szli przez las te 2 km. Oczywiście można też podjechać bliżej autem i zaparkować w Suchedniowie na ulicy Szerokiej. Ale my wybraliśmy opcję spacer, bo sami widzicie ciekawe atrakcje, tunel oraz różne przygody po drodze. Zresztą sami zobaczycie na filmie. Mamy pierwszą przeszkodę. Musimy się przedzierać. Błoto i złamane drzewa na drodze to była normalka. Ale mimo to humor nam dopisywał. Polskie pociągi! I tak sobie idziemy, aż w końcu trafiliśmy na rozdwojenie drogi. Nie wiedzieliśmy, w którą stronę iść. Trzeba było zerknąć na nawigację. I wybraliśmy troszkę inną drogę. Ale normalnie mogliśmy iść prosto, też byśmy dotarli. Ty naszego lasu to ja w ogóle nie poznaję. Mój mąż kiedyś bardzo dobrze znał te tereny, ponieważ należał do Strzelca i tutaj często przebywali, ale wiadomo, las się zmienia. No, jednak odbiliśmy w dobrą stronę. Niestety droga po zimie bardzo błotnista. No, ale zaraz będziemy na miejscu. Jeszcze 3 minuty. Jesteśmy właśnie w błotku. No, jakoś ominęliśmy to błoto, idziemy teraz bokiem. Między drzewami. Aż w końcu dojdziemy. A więc na oczy ziemi dotarliśmy trochę od tyłu, ale ważne, że dotarliśmy. No i jesteśmy, dotarliśmy do oczy ziemi. Tutaj zobaczcie, piękna brama wprowadzająca nas do środka. Już zaraz idziemy w tamten kierunek. A tutaj jeszcze chciałam sprawdzić, co tutaj mamy przed bramą. Uwaga, niebezpieczeństwo. No i już mamy tutaj niebezpieczne klimaty. No to wchodzimy teraz na oczy ziemi, tam gdzie są jakieś ładne skałki podobno, więc idziemy je zobaczyć. Tu mijamy właśnie naszą bramę. Proszę zobaczyć. I idziemy dalej prosto, więc odwracamy kamerę. Oczy ziemi to dawny kamieniołom Gębury. Został zagospodarowany właśnie jako atrakcja turystyczna. Była to niegdyś kopalnia piaskowca, wykorzystywana w czasie II wojny światowej i później przy budowie dróg i torów.
Jesienią 2019 roku nadleśnictwo Suchedniów zrobiło tam porządki, wybudowało altanę, a nad oczkiem wodnym powstał murek i kładka. Jak już widzieliście, jest też miejsce na ognisko, ale też na grilla. Nazwa Oczy Ziemi pochodzi od charakterystycznych otworów w ścianie. Zaraz Wam je pokażę. I tu Wam właśnie pokażę Oczy Ziemi. Oczy w skale. Teraz robimy małą przerwę, zjemy sobie coś. Tu jest właśnie taki ładny stolik i można sobie posiedzieć, odpocząć i pojeść. Dobra, pojedliśmy trochę, więc wracamy z powrotem, ale już będziemy szli całkiem inną drogą. Idziemy, idziemy. Fajny. Bo tam gdzie pociągi słychać. Dobra, teraz idziemy zupełnie całkiem inną drogą. Jest to tak bardzo pięknie, zielono, że aż nie nadążam za moją ekipą, bo muszę się nacieszyć tymi pięknymi widokami. Rzeczką, która płynie sobie na drodze i robi takie błotko. Cudownie. Jest po prostu bardzo, bardzo pięknie. No i dotarliśmy do naszego tunelu i przechodzimy teraz. I to koniec naszej wycieczki. Już wychodzimy na zalew. I jesteśmy, proszę bardzo. Tam już stoi nasz auto, nasze auto. I jedziemy do domu. Dziękujemy za oglądanie.